Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Eucharystii, którą transmitować będziemy z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi pięknie chwała. Od Bałtyku po Górszczyty kraj nasz płaszczem jej okryty. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Witam was, drodzy bracia i siostry, na Jasnej Górze, w kaplicy Matki Najświętszej. Chcielibyśmy dziś przeżyć spotkanie z Chrystusem w Eucharystii, w Słowie, które nam daje, i w pokarmie, którym jest On sam, a On jest życiem wiecznym. A żeby to uczynić, wpierw przeprośmy Boga za nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, by się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem. Umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącąc go w bok, powiedział mu: wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą.
Zjadł więc i wypił i znów się położył. Ponownie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej góry Choreb. Oto słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. Oto słowo Boże. Alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy?
Jakże może on teraz mówić, z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków, oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywy, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane na życie świata. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj Chrystus mówi o spożywaniu Jego ciała, które mamy tutaj w Eucharystii i temat, którego chyba nie można nigdy wyczerpać, a jak ktoś go pozna, to cały czas chce poznawać dalej. Niektórzy nawet swoje życie oddali Eucharystii i zgłębianiu tegoż tematu. I chcielibyśmy może dzisiaj spojrzeć na to, co Chrystus mówi przez pryzmat pierwszego czytania, które jest po to dane. Historia Eliasza, pierwsza księga królów. Eliasz, który spotyka się z Bogiem i poprzedzone jest to właśnie dzisiejszą historią. Spotyka się z Bogiem na Bożej Górze Choreb. Eliasz, który jest wielkim prorokiem, jednym z wielkich proroków, charyzmatycznym prorokiem, doskonałym mówcą, na którego głos nawet sam Bóg reaguje i robi wielki cud. Kiedy Eliasz przychodzi, chwilę się modli i nagle spadł deszcz, po tym jak przez 3 lata podczas suszy ani kropli niebo nie uroniło. Albo w innym miejscu, kiedy się pomodlił i nagle pioruny lecą z nieba, ogień spadł, bo Eliasz zaniósł krótką modlitwę do Pana. Taki wielki prorok, na jego głos, na głos jego modlitwy niebo się otwierało. Ty już myślał, że nie ma rzeczy niemożliwych dla niego. I ludzie patrzyli na niego i mówili, o, Eliasz. Jednym kiwnięciem palca zabił 450 proroków Baala. Nikt nie mógł zadrzeć z tym prorokiem. Silny, charyzmatyczny, pełen cudów. Ale nagle przyszła pewna kobieta, nawet nie przyszła, tylko posłała do niego z wiadomością i mówi tak do niego. Chociaż ty jesteś Eliasz, to ja jestem Izabel. Ja ci pokażę. I po tych słowach Izabel mamy właśnie dzisiejsze czytanie. Eliasz, który się załamał, przeraził się. Ten, który 450 proroków zabił, rzucał piorunami i deszcz wywoływał. Załamał się małym słowem równie małej niewiasty. Wstyd, hańba, załamanie, po prostu przeżył kompromitację. Czasem zdarza się coś takiego w życiu. Jesteśmy wielkimi menadżerami, kierownikami, dyrektorami, kapłanami, siostrami, ojcami, matkami. Aż tu nagle zachowujemy się gdzieś tam w głupi sposób i porażka. I Eliasz odkrył to, odkrył więcej, odkrył coś pięknego w tym. Uciekł na pustynię Beerszeby ze wstydu po prostu. Załamał się prorok. Leży pod krzakiem, leży pod janowcem i mówi, o Panie,
odbierz mi życie. Nie jestem lepszym od moich przodków. Panie, nie? Lepiej, żebym umarł. Jaki wstyd, jaka kompromitacja. Ja nie wiem, co mam robić. Nie udało się moje życie. Jestem nieudany, nieudacznik, niedojda prorok. Wszystko mi się spaprało. Moja kariera załamana. Co teraz? Leży, po czym się położył i zasnął. Więc oto anioł, trącając go, powiedział do niego: wstań, jedz, jak słyszeliśmy dziś. Anioł Boży przyszedł i go tam potrącił trochę. W hebrajskim tutaj słowie jest, to słowo znaczy tyle samo, co go uderzyć, bić, powalić, nawet zranić. Tak mocno go uderzył. Walnął go ten anioł po prostu, nie? O, Eliasz się obrócił, ale za bardzo tam nie chciał wstać. Anioł przychodzi do niego, mówi: no zjedz, wypij, nie? Eliasz patrzy przy jego głowie, nie przy brzuchu, przy głowie jest podpłomyk i woda. Podpłomyk i woda, ten pokarm. I anioł mówi: zjedz to, zjedz, bo to ci da siłę, nie? Mówiąc inaczej, przyjmij to, umiej to strawić, że ci się też w życiu nieraz wcale nie powodzi, nie udaje. Eliasz nie za bardzo tam chciał wstać. Drugi raz się położył, no ale znowu anioł przychodzi, znowu go uderzył i wtedy zjadł, wypił i wstał. Poszedł do Bożej Góry Choreb, gdzie spotkał Boga, gdzie doświadczył Jego obecności. Otóż Eliasz leżący w rozpaczy pod krzewem janowca, zniechęcony do życia, to jest tak naprawdę szkic człowieka umierającego z głodu serca. I to rozpaczliwe chwile w naszym życiu ukazują nam, jak wielka jest potrzeba wypełnić się Bogiem. Eliasz wstaje spod janowca, jak spod krzyża. Wstaje ze snu, który jest symbolem przecież śmierci, a jego powstanie to jest szkic zmartwychwstania każdego z nas. Bo jak powiedział Paweł do Koryntian, Pan wskrzesza umarłych. I nie wstałby Eliasz, gdyby nie to trącenie anioła i pokarm, który anioł mu dał. I tym aniołem oczywiście typicznie jest sam Jezus Chrystus, który nas budzi z grzechu, jak z tego koszmaru sennego, dając siłę do życia, do drogi, dzięki Eucharystii. I nie możemy być owładnięci przez śmierć, jeżeli spożywamy eucharystyczny pokarm. Bóg chciał po prostu przygotować Eliasza na to, co się stanie za chwilę, na tę drogę do Bożej Góry Choreb. Otóż doświadczenie obecności Bożej w Eucharystii dla nas, w komunii z Jezusem, komunia z Chrystusem sprawia, że człowiek jest w stanie przedrzeć się przez swoje cierpienie w życiu, bo nikogo z nas nie może ominąć kryzys. Każdy z nas ma to swoją drogę pod górkę, to załamanie, gdzie widzisz swoją słabość i może mówisz Bogu: ja nie chcę tego cierpienia. Dlaczego mnie spotyka to cierpienie, Panie? Ta porażka w moim życiu. A zabierz moje życie, jak mówił Eliasz. Odbierz mi życie. Oddal ode mnie moją chorobę, moje cierpienie, moje trudności, że mi się nie powodzi w życiu, że nie jestem taki, jaki powinienem być. I bez tego pokarmu, więc dla nas bez tej obecności Chrystusa w Eucharystii, człowiek nie ma siły przyjąć cierpienia na siebie, nie ma siły przezwyciężyć to. Człowiek boi się cierpienia, nie rozumie swojego życia, nie rozumie, jak Eliasz nie zrozumiałby tego, co się dzieje pod janowcem, gdyby nie ów anielski pokarm. A każdy człowiek musi się spotkać ze swoją ciemnością, ze swoim lękiem, ze swoim grzechem, ze swoim cierpieniem, z czymś, z czym sobie nie może poradzić. Ale tylko ci w doskonały sposób przetrwają wszystko, którzy jak Eliasz spożyli ten pokarm od Boga, doświadczyli Jego obecności,
jak Eliasz na Bożej Górze Choreb, jak my tu w Eucharystii, bo przecież Chrystus posłał swoich uczniów i mówi im: idźcie, spotkacie tam człowieka, będzie sala na górze. Nie musimy jechać do Tel Awiwu, nie musimy wspinać się na góry, żeby doświadczyć Boga. Tu jest ta góra. Eucharystia jest tą górą, na której spotykamy się z Panem. Bo Eucharystia ukrywa w sobie potęgę zdolną pokonać śmierć. I Jezus powiedział dziś wyraźnie: kto ten chleb spożywa, nie umrze. Ten chleb jest ciałem Chrystusa, a On jest życiem wiecznym. Eucharystia, chleb życia. Życie jest w tym chlebie. Któż z nas mógłby się obyć bez jedzenia? No kiedy człowiek jest głodny, nie jadł cały dzień, wieczorem nie ma sił. Niektórych boli głowa, niektórzy mają zachwianie w równowadze, a na pewno każdy z nas ma spadek nastroju, może nawet jest podirytowany. I pomyślcie, jeżeli zwykły brak chleba powoduje takie reakcje, to jakich można się spodziewać, kiedy brakuje chleba życia nadprzyrodzonego, które karmi nie tylko ciało, ale ducha człowieka. No, wtedy dusza też czuje ubytek sił. Człowiek jest osłabiony w życiu i nie ma sił do dźwigania ciężarów duchowych, do zniesienia swojego życia. Brak mu wtedy mocy do pokonania przeciwności. O tak, wtedy człowiek nie ma nastroju. Łatwiej mu być smutnym, jest rozdrażniony. Więc Bóg pragnie nas wszystkich dziś wzmocnić, dać nam ten pokarm, dzięki któremu nie tylko to życie zniesiemy, ale przede wszystkim uzyskamy życie wieczne, wiecznie szczęśliwe. Bo Bóg wie, że bardziej niż chleba jesteśmy głodni miłości, ale On jest miłością. Dlatego wymyślił coś takiego, że uświęcił swoją miłość w tym zwykłym chlebie. Konsekrował chleb swoją miłością. Siebie dał za pokarm. Abyśmy nie tylko to życie unieśli, ale też przyjęli życie wieczne. Nie potrzeba specjalnych dźwigów, jakichś sal reanimacyjnych, jakichś gabinetów terapii duch grupowej czy jakiejkolwiek innej siły, by podnieść człowieka. Wystarczy chleb żywy, ten żywy pokarm, który jak silna ręka dźwiga człowieka w górę. Eucharystia kończy się rozdawaniem ciała ukrytego w chlebie, rozdawaniem miłości, która jest pokarmem w najwyższym stopniu. Kapłan, jak ten anioł, bo kapłan jest posłańcem, czyli aniołem, przychodzi dziś, żeby dać Tobie ten pokarm, chleb żywy. Bóg, który nie chciał być tylko Bogiem, stał się człowiekiem. I to było mu za mało. Stał się chlebem, stał się pokarmem. Tak bardzo nas kocha, żeby być wewnątrz nas. Abyśmy też wiedzieli, kogo, a nie czego jesteśmy tak naprawdę głodni. I ostatni, że tak powiem, motyw, kiedy otworzymy sobie Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Taka historia ciekawa świętego Pawła. Mówił długo kazanie, 5 godzin. Do późnych godzin nocnych nauczał. Jakiś chłopak, no cóż, przysnął na kazaniu Pawła i biedak wypadł z okna. Niestety się zabił. Kiedy więc Paweł usłyszał o tragicznych skutkach swojego kaznodziejstwa, zbiegł w dół, pomodlił się nad tym chłopakiem, zabrał go na górę. I potem, jak podaje święty Łukasz, piszący Dzieje Apostolskie, wszyscy łamali chleb i go spożywali. I to właśnie wspólne jedzenie, spożywanie i łamanie chleba, to najprawdopodobniej Eucharystia, było smakowaniem, które przywróciło do życia tego młodego mężczyznę. Było tak mocne, że chłopak ożył.
Jeśli duchowego głodu i pragnienia w sobie nie ugasimy, to umieramy, jak ten chłopak z dziejów apostolskich. Gdy natomiast go zaspokajamy, wstajemy z martwych. Bo to, czego tak naprawdę nam potrzeba, to nakarmienie się zupełnie innym poziomie, o czym dziś mówi Chrystus. Jest taki głód, jest takie zmęczenie, którego nie zregeneruje nawet najlepszy odpoczynek fizyczny i nawet najlepsza wizyta w najlepszej restauracji w mieście. Jest takie cierpienie i głód, którego nie zregeneruje żaden pokarm na tym świecie. A Jezus Chrystus mówi o sobie, że On jest chlebem. On jest tym pokarmem i Jego należy spożywać, jeśli chce się żyć. Bo Bóg jest skromny jak chleb, ale jest upajający jak wino. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony pod wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Oto dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Przedstawmy Bogu nasze prośby, módlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka, w intencji wszystkich biskupów, wszystkich kapłanów, którzy przychodzą do nas, rozdając ciało Chrystusa, aby zawsze wierzyli i odkrywali obecność, adorując Boga w Najświętszym Sakramencie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich mieszkańców naszej planety, aby nikt nie był głodny i pozostawiony samemu sobie. Ciebie prosimy. Módlmy się o mądrość dla rządzących w naszej ojczyźnie i za cały nasz naród polski. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji pokoju na świecie. Ciebie prosimy. Za dusze czyśćcowe, cierpiące, za wszystkich zmarłych, polecanych też w tej mszy świętej, aby Pan odpuścił im kary i dołączył do grona zbawionych. Ciebie prosimy. I za nas samych, abyśmy wdzięcznym sercem potrafili w każdym momencie odczytywać i przyjmować i pokochać wolę Boga dla nas. Ciebie prosimy. Dobry i miłosierny Ojcze, w Twojej miłości zanurzamy nasze serca. Wysłuchaj przedstawionych próśb przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie.
chlebem życia błogosławione jesteś Boże teraz i na wieki. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie chleb, których sam udzieliłeś łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi, i swoją mocą przemienię w sakrament niosący zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś zmartwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając: Święte, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętymi Pawłem, pierwszym pustelnikiem, Janem Pawłem II, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia przez środek kaplicy.
jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi jedno wino, co się krwią Chrystusa stało. Z soku wielu winnych gron pochodzi. Pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden kościół zwierz na nowo i przygarni, byśmy jedną stali się rodziną. Na swoje weź, o Panie, tych, co sami wrócić już nie mogą. Niechaj zjednoczenia cud się stanie, prowadź nas ku niebo wspólną drogą. Moje dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego sakramentu zapewni nam zbawienie i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Z ogłoszeń to dzisiaj z racji przejścia pielgrzymów przez Kaplicę Matki Bożej, msze święte od godziny 9:30 do wieczora i różaniec będą odprawione w Wieczerniku, a z Bazyliki będą przeniesione do Kaplicy Sakramentu Pokuty. Przyjmijcie, kochani, Boże błogosławieństwo. Dziękujemy za Waszą obecność tu na Jasnej Górze. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i pięknego dnia Wam wszyscy życzymy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Zdrowaś, Maryja.